Zgłaszam się z update'em, syf nadal jest, druga zmywarka idzie, ale jest bałagan. Robię galaretkę do tortu, bo czytałam, jak ma wyglądać idealny tort. Otóż, mamy część chrupką, nad tym jeszcze pracuję, szczerze nie ogarnęłam, z czego to zrobić. Myślę, żeby zrobić z płatków czekapik i zalać to czekoladą roztopioną. Może mi się uda, jakimś cudem stęgnie mi to i będę miała chrupką część. Taki mam zamysł, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dwa kremy, u mnie będzie więcej, bo ja chcę zrobić głowę blue. I ona musi być szersza niż wyższa. Jeden krem mam w lodówce, drugi teraz będę robiła, będę dzieliła biszkopty, ale chyba to zrobię już jak wrócimy do domu, bo za chwilę jedziemy na grilla. Najlepsze jest to, że oczywiście zapomniałam mleczka skondensowanego, żeby ten tort ocynkować, także w ogóle wesoła akcja. Trochę za dużo mi tej galaretki wyszło, bo to jeszcze zostało, więc dam do pucharków. Tutaj tak to wygląda, bo tu są owoce nazbierane u nas z ogrodu. Miała być frużelina, potem stwierdziłam, że zrobię taką galaretkę, skoro powinna być taka galaretka w torcie. Po co ja tu przyszłam? A, dobra, jeszcze sobie otworzymy paczkę, bo tutaj są masy cukrowe i chcę zobaczyć, jak one wyglądają. Czy w ogóle to są te kolory, które zamawiałam, nie? Bo będzie niezła akcja, jak nie mam tych kolorów i nie wiadomo, co zrobię, nie? Powiem wam, że ja lubię robić torty, ale za każdym razem zapominam, ile ja mam z tym roboty, nie? Okej, no to jest trochę ciemniejszy kolor niż miał być. Miał być pudrowy niebieski, słuchajcie. No dobra, jako taka. Dobra, tu mamy. Tu mam na oczy. Tu mam na nos też oczy. Tu mam na pyszczek. Dobra, jest. Jedynym zawodem roku jest ten niebieski. Pastelowy niebieski, no gdzie? Chyba jak cukrem, pudrem obsypię, to może będzie. Okej, czyli to mamy. Zgadza się. Przyszły te, które zamawiałam, nie? Posprzątam. Powiem wam, że najgorsze jest to sprzątanie. Powinna mieć dwie osoby, które by tu sprzątały, nie? I kept our photos, I just hid them away. So when I'm over you, I'll look and say, don't be sad that it's over, just be happy that you got to hold somebody's heart, even if it wasn't for very long. I keep our memories in the back of my mind, so as I age I'll remember the time when we didn't look too far in front of our own eyes. 'Cause being young was something our parents told us would fly by. Time slowed down, and we didn't have forever, but I didn't mind whenever you were around. I guess I didn't know what I had found. Musimy je czymś podlać, żeby urosły. Czy mamy jakąś konetkę gdzieś? Ja mam! Masz konetkę? Wow! To proszę, podlej! O! Będą świetne malinki. Musimy trochę poczekać. Raz, dwa, trzy. Są malinki! Uhu! Niam, 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 niam. Cześć. Cześć. A ty byłaś? Ćwiczyłam. A wy co robiliście? Bawiliśmy się przy świetle. Na miękkim, w ciepełku.
No widzę, jaki masz kocyk, Mikołaj. Mama się przyjdzie z nami bawić. Mogę? Tak. No. Super. Jedziemy na pierwsze spotkanie do przedszkola. Jedziemy sami, bez Mikołaja. Jutro zaczyna się nam adaptacja. Także jutro już pojedziemy w całą trójkę. Natomiast dzisiaj takie rzeczy prawdopodobnie organizacyjne. Natomiast zupełnie nie wiemy, czego się mamy spodziewać, co tam będzie mówione. Ja sobie zeszyt wzięłam, żeby nie było. Jesteśmy pierwszy raz. My nie byliśmy jeszcze nigdy w takiej sytuacji. Coś tam ma być niby podawane, jakieś informacje. Zobaczymy, co to. No i tyle. Na razie nic więcej nie wiemy, także zgłosimy się już po spotkaniu, jak to wygląda i czy dalej się jesteśmy pewni, że puszczamy Mikołaja do tego przedszkola. Mieliśmy się aktualnie stresem. Na ten moment stresuję się bardziej ja. Krzyś jest bardziej spokojny, nie mogę powiedzieć, że zupełnie, ale tak, wymieniamy się tą taką fazą przerażenia. Mikołaj dzisiaj coś tam leżał sobie przy mnie i coś tam. No to mnie tak szkoda czasami. Tak. No nic, jedziemy, zgłosimy się trochę później i dajcie trochę wsparcia w komentarzach. My wróciliśmy do domu właśnie po pierwszym dniu takiej. Jezus, ja zawsze zapominam. Pamiętam, dopóki nie zaczynam nagrywać, nie? Tej aklimatyzacji, tak to nazwijmy, to się inaczej nazywa. Poprawcie mnie w komentarzu, no nie wiem, zawsze to samo. I zabieram się za robienie obiadu. Dzisiaj będzie ramen. My uwielbiamy ramen i ja nieskromnie wam powiem, że ten ramen robi naprawdę bardzo, bardzo dobry. Której w książce Kucharskiej na pewno wam dodam ramen, bo robiłam go i z boczkiem rolowanym, i z kurczakiem, i z krewetkami. Dzisiaj będzie z wołowiną szarpaną. Byliśmy też w Lidlu, także rozpakujemy sobie zakupy. Kupiłam najgorsze salami ever z papryką. Jest tak niedobre. Absurd. Słuchajcie, trochę przyciszę to, bo Mikołaj małych Einsteinów ogląda. Troszeczkę mam usiąść ciszy. Czajkowski. Pokażę wam, co dodaję do ramenu. Jeszcze w międzyczasie będę robiła jabłka do słoików, bo dostaliśmy dużo jabłek, więc chcę je zapasteryzować, żeby mieć po prostu do szarlotki. To co, otwórzmy sobie zakupy, pokażę wam, co kupiłam, co będę jadła i jaki mam plan, bo będzie to w e-booku najnowszym dietetycznym. Dobra, nie wzięłam naszych torb jutowych, powiem wam, zapomniałam po prostu, bo nie sądziłam, że będę dzisiaj w Lidlu. Ja kupuję rozszponkę w Lidlu, bo w warzywniaku kupiłam 3 razy z rzędu i 3 razy musiałam wyrzucić, bo się do niczego nie nadawała. Kupiłam bakłażany, też będą. Twaróg, słuchajcie, to jest jakiś taki właśnie na promocji, bo bliska jest data, ale ja go zużyję, bo jest do 29, wy pewnie widzicie ten vlog o wiele później. Natomiast jeszcze mam kilka ładnych dni. Mięso mielone, bo akurat było na promocji i to jest z łopatki i będę robiła mielone. U nas, u Krzysia się mówi siekane, u nas w domu mówiło się zawsze sznycle z kapustą, żeby były lżejsze, miały więcej witamin i więcej błonnika, to robię z białą kapustą po prostu. Czasami robię z ryżem i to się super sprawdza, bo sznycli jest więcej i są lżejsze, jeżeli chodzi o kapustę. Serek wiejski tutaj mam. Teraz w Lidlu się pojawiły takie serki wiejskie wysokoproteinowe, ale były też z bliską datą, więc nie brałam, bo nie wiem, czy jutro je wykorzystam, czy pojutrze, a one były do dzisiaj akurat, więc za wcześnie. No i tutaj mamy jeszcze jakieś soczki, bo Mikołaj oczywiście nie bierzemy takich rzeczy, ale to na dzieci działa jak nie wiem, jak magnes po prostu. Wystarczy, że są te pieski na czymkolwiek. Mogliby dawać... Czekajcie, zaraz wam pokażę, co tam się dzieje. Natomiast te pieski mogliby dawać na przykład na brokułach, na pomarańczach. Wtedy miałoby to jeszcze większy sens. Dzieci by tak pinkalały, za przeproszeniem, te brokuły i wszystkie warzywa, bo przecież na marchewkach jest rabl, bo tam Chase jest na czymś innym i po prostu dzieciaki by szalały, jeżeli chodzi o warzywa. Tak, tu mamy soczki, no i tam wzięłam energetyki, by the way, to są takie... Ja wiem, że nie powinno się tego pić, ale jestem dorosła i czasami to jest jedyny ratunek, żeby przeżyć dzień. Tak. Dobrze, wracam do ramenu. Co jest dziwne, to jest imbus. Kocham imbusy. Kochasz imbusy? Jak ci się podobało dzisiaj w przedszkolu? Fajnie. Fajnie było?
Mikołaj nie chciał się rozstać dzisiaj z przedszkolem, no ale były takie cięższe zajęcia, bo był angielski. Pan mówił cały czas po angielsku, w ogóle my byliśmy w szoku. Mamę imbusem naprawiasz? O ty! I pokażę wam jeszcze, co robi Krzyś. Naszą rogówkę. Dobra, mama robi zupkę, wiesz? Mikołaj, dasz to Alicie do miski? Mikiś, Alicce do miski. No, podziel Alitę i Dalię. Powiem wam, że to jest ogromny plus posiadania psów. Zjadają wszystko po obiedzie i tak dalej. O, już się otworzy drzwi. Jakieś tam resztki z obiadu typu kości, albo jakieś tam wyłupki po rosole, czy po jakiejś zupie. Także jeżeli o to chodzi, to super mieć psiaki. No i Dzialitos, tam masz jedzenie. O, już. Tam jeszcze krzesła zostały po imprezie w niedzielę. No a ja biorę się za kuchenne rzeczy. Ale lubię to. Mimo wszystko to lubię, nie? Tylko sobie tu muszę posprzątać, bo... I wam pokażę. Tutaj moje wołowe, będę je zaraz szarpała. Tutaj jest bulion na ramen. Ja używam takiej pasty miso, bo to jest niezbędne, żeby zrobić ramen. Ta jest w wersji łagodnej, bo jest jeszcze taka wersja ostrzejsza. Jeżeli chodzi o warzywa, które będą dodawane, to mamy tutaj cebulkę dynkę, kapustę białą, pora, marchewkę, tutaj zielona papryka i seler. I do tego jeszcze namaczam tutaj kapustę pak choi, bo jakoś tak strasznie mi zwiędła i chciałabym, żeby się trochę ochadała, więc ją wrzuciłam po prostu do zimnej, lodowatej wody. A, jeszcze będą jajka, bo po jednym jajku do ramenu, ale ja zawsze sobie gotuję więcej jajek, daję do lodówki, na przykład jak mam ochotę na pastę jajeczną albo coś, to po prostu od razu już mam gotowe tylko do posiekania, tak na kanapkę, albo Mikołaj lubi tak jajko, a właściwie tylko białko, to już mam pod ręką i nie muszę gotować. My je zjadamy tak w przeciągu jednego dnia, maksymalnie do przodu, więc zawsze jest spoko. Biorę się za szarpanie wołowiny. I po prostu ją tak widelcem rozszarpuję na mniejsze kawałki. Tak samo robię na przykład z piersią kurczaka, gdy robię na przykład coś dobrego, są bajgle z szarpanym kurczakiem, przepyszne by the way, albo naleśniki z szarpanym kurczakiem, też w ten sposób właśnie tak to robię. I to mięsko będę dokładała po prostu do ramenu, tylko zobaczę, czy jest odpowiednio doprawione. I to mam mięso w ogóle z rosołu, żeby je po prostu wykorzystać. Jest go dość dużo, powiem wam. Taka alternatywa, żeby znowu nie robić pierogów, nie? Jeszcze będą grzybki w środku. Ja zaraz będę je wyciągała i kroiła na takie paseczki. Zazwyczaj po prostu zalewam je wrzątkiem i wtedy kroję i dorzucam do ramenu. Tym razem wrzuciłam po prostu od razu takie, wiecie, ususzone. I teraz będę je przekrajała i wrzucała z powrotem tutaj do zupy. Zrobiłam przepis na super zupę grzybową właśnie z grzybów mun. No po prostu petarda, sztos i hit. Ale to też innym razem. Zabieram się za wyciąganie grzybków. Ja do ramenu używam taki makaron, jakby dedykowany i jest pyszny. To jest moje ostatnie opakowanie. Zjedliśmy ich do 6. Zawsze używam 2. Chyba, że mamy gości, no to wiadomo, że dla każdego jest jeden taki pęczek. On jest zawinięty właśnie w taki papierek. No i wrzucamy go do wrzątku, na chwilę mieszamy. On w momencie jest gotowy. Stasik. To jest właśnie ramen, który powinien serwować w restauracji. To bym był szczęśliwy. Taki ramen. No. Już ci dam. Jest lepszy niż w Łodzi. Co ty? A w Łodzi jest najlepszy. No. Super buju.